Hej siemanko, z tej strony a oto kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze Światowo, a na samym początku zaczniemy od zmian klasowych. Standardowo zaczniemy od nerfów. Od jutra wszystkie tankowe specjalizacje będą otrzymywać o 10% więcej obrażeń, ponieważ według Blizzard'a tankowie byli zbyt silni i mogli spolować połowę dungeonu będąc nieśmiertelni i przy okazji robiąc top DPS. Także pasywne umiejętności jak Blood Fortification u Blood Death Demonic Wards u Vengeance Demon Hunter'a, Usain Adept u Guardian Druida, Brew Masters Balance u Master Monka, Ages of Light u Protection Paladyna dostają nerfa. A no i jeszcze Protection Warrior, gdzie jego umiejętność Vanguard nie będzie już redukować otrzymanych obrażeń oraz Defensive Stance nie będzie redukował obrażeń o 20%, tylko o 15%. Demo Hunter oraz jego umiejętność The Hunt będzie teraz leczyć o 10% zadanych obrażeń dzięki tej umiejętności dla specjalizacji Havoc przez 20 sekund, a w przypadku specjalizacji Vengeance leczenie będzie wynosić 20% zadanych obrażeń z The Hunt. Charet Warblades leczy teraz za 3% zadanych Obrażeń zamiast 5, a obrażenia z Essence Break zostają zredukowane o 8%. Priest specjalizacji Shadow będzie leczyć o 20% mniej z umiejętności Vampiric Touch oraz Devouring Plague. W przypadku Rogue'a, trudka Leeching Poison, którą nakładaliśmy na naszą broń, dostała nerfa, a mianowicie wartość licza wynosi teraz 5%, a nie 10%. Assassination Rogue i szansa na jego pasyw Poison Bomb została zredukowana do 4% za każdego combo Pointa. W przypadku Outlaw obrażenia z Pistol Shota zostały zredukowane o 6%, a Subtech i jego umiejętności Większość Black Powder będzie biła o 5% mniej. Warlock i jego pasywny skill Fell Synergy będzie leczyć naszą postać o 15% zamiast 25%. Soul Leech daje nam shield o wartości 5% naszego maksymalnego HP zamiast 10, a Demon Skin będzie zwiększał absorpcję Soul Leecha do 10% naszego maksymalnego zdrowia zamiast 15%. U Protection Warriora Demoralizing Shout teraz redukuje damage taken o 20% zamiast 25%, a Ignore Pain będzie ignorował 50% otrzymanych obrażeń zamiast 55. Fury Warrior i jego umiejętność Gushing Wound będzie nas leczyć o 10% oraz obrażenia tego skilla również zostały zredukowane o 10%. Co do buffów, to jest ich zdecydowanie mniej w porównaniu do nerfów, które dostajemy w tym resecie. Dispatch u Outlaw Rogue będzie bił o 5% więcej, a takie umiejętności jak Bloodfirst oraz Bloodbath u Fury Warriora dostały buffy do Damagea o 1%. Tak, kurwa, o 1%. Blizzard napisał co do tego, że te dwie umiejętności u Fury Warrior'a dostają buffa jako rekompensatę za znerwienie obrażeń z Gushing Wound. Zajebiście. Myślę, że to jest idealny deal. Chcieliście omówienie zmian klasowych PvP, więc takowe omówienie dostaniecie. Dla widza wszystko. Demon Hunter i trwanie jego skilla Sigil of Misery zostaje zredukowane do 4 sekund z 5. Trwałość takich umiejętności jak Consecrated Sigils, Precise Sigils oraz Extended Sigils zostało zredukowane o 50%. Leczenie z Fodder to the Flame zostało zredukowane o 40% w kombacie PvP. Efekty leczenia Consume Soul w trakcie kiedy zbieramy Demon Sola zostaje zredukowane o 60%, obrażenia z Essence Break zostają zredukowane o 20% w PvP. Blood Death Knight oraz jego skill Blood for Blood zwiększa dawność naszego hardstyle. Strajka o 30%, gdzie wcześniej wartość ta wynosiła 60%. Obrażenia z Shattering Bona dostają nerfa o 25%. Druid Guardian i obrażenia z takich umiejętności jak Moonfire oraz Straż zostają zredukowane o 20%, a Brambles o 50%. Zreflektowane obrażenia z Rage of the Sleepers zostały zmniejszone o 50%, ale część z After the Wildfire znerfione o 40%. Sharpened Claws zwiększają damage Strash oraz Swipe'a o 10%, gdzie wcześniej wartość ta wynosiła 25%. A takie umiejętności jak Tooth and Claw. Zwiększy damage z umiejętności Maul o 20% zamiast 40%. Protection Paladin będzie o 30% mniej leczy z World of Glory, a Light of the Titans będzie leczyło o 40% mniej. Cooldown Guardian of the Forgotten Queen został zwiększony do 5 minut. Ufire maga bardzo duży plus. Combustion nie będzie już można dispelować. Leczenie Soothing Darkness u Rouga zostało zredukowane o 50%, a Talent PvP Hemotoxin leczy o 35% zamiast 40%. Subtlety Rogue i bonus damage na Backstab oraz Shadows Strike, który otrzymywaliśmy z pasywki Derotent, został zredukowany o 20%. Fury Warrior będzie mniej się leczył z Bot Firsta o kolejne 1%, a Slaughterhouse, który powodował, że redukował Healing Taken, dostał nerfa i teraz będzie redukował Heal Taken naszego targetu o 3% za każdego staka zamiast 5, ale za to będzie się stakować do 12 razy zamiast 8, lecz jego trwałość nie będzie się otwierać przy nakładaniu kolejnych staków tego debuffa. Oprócz tego, czas trwania Slaughterhouse został zwiększony do 9 sekund z 6. U Protection Warriora Obrażenia z Sheet zostały zredukowane o 25%, a booming Voice zwiększa zadane obrażenia o 10% zamiast 20%. Większość z Was już pewnie o tym wie, ale Diablo 4 ma się pojawić 6 czerwca 2023 roku. Wraz z promocją tej gry można kupić pre-order, który nagrodzi nas zajebiście wyglądającym mountem w World of Warcraft. A nazwa tego mounta to Amalgam of Rage i wygląda naprawdę przeepisko. Ile kosztuje pre-order, żeby zdobyć tego mounta? 70 euro. W przy na nasze polskie cebuliony wychodzi to ponad 300 zł, czyli jest to tak w sumie najtańsza wersja. Fajna znajdźka transmogowa. W Waking Shorts w jednej z zwierz możecie znaleźć fajny transmog na klatę. Tych transmogów jest aż 4, więc warto się po to przelecieć, ponieważ dobrze wyglądają i przydadzą się do kolekcji. Koordynaty oraz gdzie to dokładnie znajdziecie, macie pokazane teraz na ekranie. Przypominam również o ostatnim Twitch dropie, jaki można zdobyć, a jest to tym razem na zabawkę, która puszcza fajerwerki. Nic specjalnego. Zabawkę tę będziecie mogli zdobyć do 29 grudnia. Do godziny 8.59, a co trzeba zrobić? Wystarczy obejrzeć 4 godziny streama u któregoś twórcy na Twitchu, jak na przykład mnie. Znajdziecie mnie czasami na Twitchu, a o każdym streamie informuję na karcie społeczności, na moim kanale na YouTube oraz na Facebooku, więc zapraszam Was do obserwacji. W ten czwartek o godzinie 16 będzie stream, więc mam nadzieję, że się zobaczymy i że Wy zdobędziecie tą zabawkę. Przy okazji pojawiły się pierwsze screenshoty z bitwy przeciwko głównemu obosowi pierwszego rajdu, Raże Gap i wyglądają naprawdę epicko. A jeżeli mowa już o nowym radzie, to już dzisiaj możecie się na niego udać. Wszystkie poziomy trudności, czyli Normal, Heroic oraz Mythic zostaną otwarte w tym samym czasie. Jednakże Ridefinder będzie wypuszczany etapami. Pierwszy wing z bossami Aeronok, Death Ascended oraz The Primal Council zostanie wypuszczony 20 grudnia. Drugi wing z kolejnymi bossami, czyli Kuroko Grim Totem, Senareth oraz Teros zostanie wydany 3 stycznia, a ostatnie skrzydło na Ridefindera ujrzy światło dzienne dopiero 17 stycznia. Wtedy będziemy mogli się zmierzyć z takimi bossami jak Brut, Keeper, Diurna oraz z last bossem Rażegef, The Storm Eater. Przy okazji, jak będziecie chcieli farmić itemy BOE, czyli Python Equip, z myślą, żeby je sprzedać i zarobić od razu miliony golda, to się troszeczkę rozczarujecie. Przez pierwsze kilka tygodni, itemy BOE nie będą itemami BOE, tylko BOP, czyli Python Pickup. Dotyczy to w sumie tylko itemów z poziomu Mythic, więc jeżeli wydropicie itemy BOE z normalna albo Heroika, to i tak będziecie mogli opchnąć na auction house. Ie. Blizzard w tym dodatku o dziwo ciągle nas zaskakuje i dodaje tym razem nowy feature pod nazwą Trader's Corner. Jak to działa? Co miesiąc logując się do gry i zmierzając do trading postu, który będzie się znajdować w Stormy oraz Orgrimmarze, będziemy mogli odebrać 500 punktów nowej waluty Trader Stender ze skrzynki The Collector's Cage. To takie nowe kurencje, które jest akurat account wide, więc koksik. Ukańczając jakieś miesięczne aktywności, które będą się pojawiać w Travelers Logu, będziemy mogli uzyskać dodatkowe 500 sztuk wcześniej wspomnianej waluty. I pewnie interesuje Was, co ma to zaoferowania cały ten feature. Już wam mówię, feature ten zawierać będzie przedmioty, które nie są już dostępne w grze, jak na przykład jakieś rzeczy kosmetyczne lub mounty, ale oprócz tego będą się tam pojawiać mounty oraz inne kosmetyczne rzeczy, czy chociażby nawet pety, które można kupić w Itenshopie za prawdziwe pieniądze. Rzeczy, które będziemy mogli tam znaleźć, będą się zmieniać co miesiąc, więc to będzie taka miesięczna rotacja. Nareszcie Otwarty zostanie pierwszy sezon do dodatku Dragonflight, a co za tym idzie? Jak już wcześniej wspomniałem, pojawi się raid, ale oprócz tego będziemy mogli w końcu pochodzić na klucze Mythic Plus oraz będziemy mogli wbijać rating PvP na arenach oraz battlegroundach. Pojawi się również nowa arena, Nokuton Proving Grounds oraz Blizzard prowadza arenową rotację, która będzie zmieniać się co tydzień, a jaka rotacja będzie zawierać areny, macie teraz pokazane na ekranie. Weekly Cup na Conquest Points na samym początku sezonu będzie wynosił 1350 i jego cap będzie się zwiększać o 550 co tydzień. A w przypadku valor Pointsów na samym początku sezonu, weekly cap będzie wynosił 1500, a wraz z każdym tygodniem będzie się zwiększać co 750. Na dodatek w pierwszym sezonie pojawi się event, który pojawi się w prepatchu do Dragonflight. Co 6 godzin w dwóch krainach na Dragon Eyes będą się pojawiać wcześniej wspomniane inwazje. Na mapie będą one oznaczone czerwonym X, a same inwazje będą trwały 2 godziny, więc w ciągu 24 godzin będą się pojawiać aż 3 takie eventy. Przy okazji, jeżeli nie zdążyliście zdobyć itemów na zrobienie sobie nowego herluma, który pojawi się w prepaczu, to w trakcie tych inwazji będziecie mieli okazję. Oprócz samego Herluma do zdobycia będzie niebieski rekolor setówki Raging Tempest dla transmogryfikacji. W trakcie tych inwazji będziemy farmić currency Elemental Overflow, które będziemy mogli przeznaczyć na gear 359 item level, ale także na monty oraz pety. A za pomocą drugiej waluty Storm Sigil będziemy mogli ulepszyć nasz gear do item levelu 385. Oprócz wyżej wspomnianych rzeczy będą do zdobycia redski do Jewel Craftingu i Enchantingu oraz wiele innych achievementów. Więc na koniec tego odcinka wreszcie mogę to powiedzieć, że afiksy na Mythic Plus w tym tygodniu to Fortified, Raging, Quaking oraz nowy sezonowy afiks jakim jest Thundering. Pewnie zapytacie mnie teraz, ale jak działa ten afiks? To już wam tłumaczę. Przede wszystkim wszystkie moby mają zwiększone HP o 5%, a w trakcie dungeonu dostajemy takiego debuffa, który zwiększa nam damage done aż o 30%. Ale żeby nie było tak łatwo, to jeżeli nie wykonamy mechaniki z tym afiksem, to dostaniemy stuna na 5 sekund oraz będziemy otrzymywać potężne obrażenia w trakcie tego stuna, gdzie przeważnie będzie się dokończyć detkiem. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Nad naszymi postaciami będą się pojawiać takie kulki, łatwo jest je rozróżnić od siebie, więc wystarczy, że zetkniecie się z innym graczem, który ma inną kulkę nad sobą i tak zdejmiecie tego debuffa. Dosłownie jest to jak zetknięcie plusa z minusem. Dobrze jest go wykorzystać przez jak najdłuższy czas, żeby zrobić jak największe obrażenie za jego pomocą, ale trzeba mieć na uwadze to, żeby pozbyć się go w odpowiednim momencie. PvP Bro w tym tygodniu to Arafie Blizzard, a w piątek pojawi się event Feast of Winter, gdzie będziecie mogli odebrać prezydenty z podchoinki w stolicach frakcji, czyli Worg dla Hordy oraz w Stormwind dla Alliance. To na tyle w tym materiale. Dzięki bardzo za obejrzenie. No i standardowo zostawcie kciuka w górę albo w dół, w zależności od tego jak wam się podobało. No oraz zapraszam was na czwartkowy stream. Do zobaczenia!